Siemaneczko. Właśnie przybyliśmy do Radojewa. Fajne miejsce. Dzisiaj będziemy tutaj szukać takiej miejscóweczki. Nazywa się Kokoryczkowe Wzgórze. Nazwa wywodzi się od takiego żółtego kwiatu kokoryczy. Właśnie. Który tutaj kwitnie wczesną wiosną. Mamy teraz piękny dzień, 20 stopni. Końcówka marca. Więc zaczyna się już kwiecień. Więc powinno być fajnie. Zobaczymy. No miejsce fajne. Wchodzi się tutaj od strony takiego małego zwierzyńca. Pełno zwierzaczków sobie chodzi, jakieś kozy, coś. A teraz idziemy dalej. Ptaki śpiewają, motyle już latają. Ludzie, wiosna, wiosna. Z fajnym klimatem są też takie tablice informacyjne właśnie, których jest tutaj sporo, z których się można uczyć o przyrodzie, o tym, co tu się znajduje, między innymi o ptakach, roślinach, które tutaj występują. No i właśnie to jest fajne. To jest takie przyjemne, spożyteczne, nauka dla dzieci, dla ludzi, bo nie dla zwierząt. Zobaczcie. Zbliżamy się do jakiegoś znacznika. Cmentarz jakiś tam mamy. Nie chciałbym tu być w nocy. Dochodzimy do jakiegoś cmentarza. W lesie. Kurde, szok. Dobra, takie miejsce w lesie, no. Sprawia, że mam większą skórkę w lesie. Ścieżki, ścieżynki, inne takie, piękne zwalone drzewiska. Kurde, nie mogę się tak śmiać. Wiecie dlaczego? Nie wiecie. Nie powiem wam. Cały ten park, który znajduje się tutaj w Radojewie, w którym jesteśmy, został zaprojektowany w stylu angielskim. Klimat angielski czuć na każdym kroku. Został zaprojektowany przez poczytamskiego projektanta w tamtych czasach ogrodów królewskich, Piotra Lenę. Właśnie ten Piotr Lenę, o którym mowa, projektował właśnie ogrody w Poczdamie i tutaj u nas właśnie w tym Radojewie również zaprojektował ten właśnie piękny park, w którym mamy kokorycze. Cieszmy się tym. Wszystkie te tereny były berlińskiego bankiera Otto von Treskow, który niestety umarł i znalazł się na tym cmentarzu, który przed chwilą widzieliśmy. Cała jego rodzina to jest cmentarz rodziny von Treskow. No, cmentarz zaniedbany, jak widać. Pokradzione krzyże. No i jest to miejsce spoczynku właśnie tej rodziny. No, teraz jeszcze idziemy do jednego miejsca, które jest bardzo tutaj podobno fajne. No, najbardziej romantyczne, jak
są jakieś parki, jakieś fajne nowe związki świeże, to zapraszam w to miejsce. Ten Karol Lenę również zaprojektował właśnie świetną taką ruinę tutaj w tym miejscu na wzór tak jakby gotyckich zamków, która właśnie miała spełniać taki romantyczny akcent w tym właśnie parku. Więc idziemy zobaczyć. Piękne stawy, nie? Piękne stawy, tutaj na tym Radojewie bardzo ładnie jest, nie? Też mi się podoba. Tyle pięknych paszków. No, był dzięcioł czarny, tak. Dzięcioł zielony, dzięcioł duży. Także miejsce jest... tak, właśnie w dzięcioły, to jest idealne. Fajne takie są tutaj stawki. Właśnie płyną sobie jakieś rzeczki. I tu jest wielki platan. Zobaczcie, jaki wielki, który jest pomnikiem przyrody. No, jest taki gruby, masakra. Jaki wielki pomnik przyrody.